Kiedyś takie pojawiło się zestawienie, ile zarabiają piłkarze z mieli Pan się skomentował, to że się nie zgodził z tym. Czy dzisiaj może Pan nam zdradzić, jakich, jakie to są kwoty, jakie po prostu zarabiają tutaj zawodnicy, i jak to wygląda na tle całej ekstraklasy? Znaczy, oczywiście, że nie mogę zdradzić, bo, bo takie są skonstruowane kontrakty, że to jest tajemnica, ale hmm, jak dobrze. Myślę, że jeśli chodzi o. Hmm, 18 zespołów, o tak może powiem, 18 zespołów w ekstraklasie, z tego 8 zarabia bardzo dużo. Te, te, te wynagrodzenia są w mojej ocenie. W 8 klubach. Z tych 18 mhm. w 8 klubach są wynagrodzenia wysokie, znacznie przekraczające znacznie, znacznie potencjał stali mielec. Ale w pozostałych 10 klubach myślę, że jesteśmy gdzieś tutaj wszyscy na jednym poziomie, więc ta ósemka bardzo, bardzo odbiega. Natomiast pozostałe 10 to jest taki pułap, gdzie tam jest stal mielec i stal mielec, myślę, wcale w tych 10 klubach, myślę, że gdzieś jest w górnej części. Dlaczego? No, dlatego, że jak pozyskujemy jakiegoś zawodnika, to jeszcze 3 lata temu, było tak, że no nie, bo to w ogóle nawet się nie zbliżacie do kwoty, którą ja tam mam. Dzisiaj wiadomo, że się nie zbliżamy, ale na tyle jesteśmy atrakcyjni, że ci zawodnicy z dużych klubów przychodzą do nas.